Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa zaprosić do przeczytania najnowszego numeru czasopisma Szkoła Navigatorów dotyczącego historii Austro-Węgier. Ukazał się on ostatnio i jego tematem jest historia mocarstwa, które przez które na przełomie XIX i XX wieku panowało nad szerokimi obszarami Europy Środkowej. W tym numerze znajdą Państwo artykuły dotyczące jego historii gospodarczej, politycznej, społecznej, a także przyczyn upadku monarchii Habsburgów w czasie I wojny światowej. Mam nadzieję, że w bieżącym numerze znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, dlaczego Austro-Węgry upadły pod koniec I wojny światowej i dlaczego to imperium uznawano na przełomie XIX i XX wieku za państwo skazane na zagładę, za państwo, którego koniec jest bliski i przewidywalny. Działania obcych służb wywiadowczych, ale także zaniedbania e, służb państwowych i wywiadowczych Austro-Węgier były przyczyną, e, dla której mocarstwo to upadło. E, odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, jaka była rola Austro-Węgier e, w tym przełomie, który nastąpił na, przeł e, w, na początku XX wieku, znajdą Państwo w tym numerze. Chciałem też przypomnieć o tym, że jakiś czas temu ukazał się też e, numer Szkoły Nawigatorów dotyczący historii starożytnej. Jego zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Opowiada on o historii gospodarczej, politycznej, starożytności, od czasów pierwszej, pierwszych cywilizacji w Egipcie i Mezopotamii, aż po upadek Cesarstwa Rzymskiego. W tym numerze znajdą Państwo informacje. Na temat początków systemu bankowego i finansowego w starożytności, na temat historii Cesarstwa Rzymskiego, starożytnego Izraela, ale także Mezopotamii, Egiptu i całego Bliskiego Wschodu, a także cywilizacji Grecji i Rzymu. Dziękuję bardzo.